Dobrze. Już, już tylko wejdziemy na pokład. Rzadko kiedy mam możliwość być na jednostkach pływających i niniejszym rozpoczynam zdjęcia do nowego filmu. Scena pierwsza, ujęcie pierwsze. Ruszamy w towarzystwie naszego eksperta, naszej ekspertki, pani Danuty Banaszak z Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. Serdecznie dziękujemy. I dziękujemy panu dyrektorowi za pomoc i wsparcie przy realizacji tego odcinka. No i co, byliśmy w Poznaniu, byliśmy z kamerą w Gnieźnie, a teraz tą świętą trójcę jakby jądra polskiej historii domykamy. I zobaczymy, jak mówił klasyk, co my tu mamy. A mamy najprawdopodobniej, ja już wiecie, że mówię to ciągle, jak jestem w jakimś najstarszym miejscu w Polsce, prawdopodobnie najstarszy budynek murowany w naszym kraju. Prawdopodobnie oczywiście, bo tego nigdy nie da się sprawdzić. No i prawdopodobne miejsce jednak chrztu. No jedno z miejsc, o których się mówi, że mógł być tutaj, czy odbyć się tutaj chrzest Mieszka I. Wiemy to na podstawie głównie badań archeologicznych, bo źródła pisane są bardzo skąpe, prawda? Bardzo, bardzo. Chyba w XII wieku dopiero jakieś pierwsze wzmianki. Tak, no, na ten temat. Znaczy Tietmar coś tam podaje, ale też bez szczegółów, tak? Więc. Tu, gdzie teraz płyniemy, tym wspaniałym promem, tak. Był most. Właściwie były dwa. Nie, dokładnie. Most był nieco na północ od tego miejsca. Tam widać taką tabliczkę. Jakbyście Państwo byli w zeszłym roku, gdzie poziom jeziora był niższy, to było pale widać. Mhm. Więc mniej więcej tam, gdzie jest ta tabliczka. Ale to ile metrów stąd? Kilkanaście metrów tak, po prostu. Tak. Przesunięte to, prawie. No to praktycznie na tym samym torze jesteśmy. I tam w okolice tego rekonstrukcji przyczółka, tego mostu, jakby początku mostu. Czyli jakieś 20 metrów na północ. Tak. Od nas. Tak. I ten most miał około 180 metrów, a był jeszcze drugi na północy, co miał 400 metrów. Na zachodzie. W sensie tak. Tam jest północ, to tam jest zachód, oczywiście. W stronę Poznania. Czyli Poznania. Był szlak od Gniezna poprzez Lednicę tak. do Poznania. Tak. Trzy główne siedziby pierwszych piastów. Tak. I zaraz zobaczymy, co od 1968 roku, bo chyba wtedy powstało muzeum. W 69. Nasi już tak wychwalani przez nas konserwatorzy zabytków i archeolodzy odkryli. Wiemy, że w Poznaniu odkryto kaplicę Dobrawy, a co odkryto na Lednicy, to się zaraz przekonamy. Ja przyznam się, że nigdy tu nie byłem jeszcze i jesteśmy bardzo podekscytowani tym tematem, który za chwilę zobaczymy. Rejs się kończy i widzimy się za chwilę przy wałach. I trójka jeźdźców nas wita. Przez wiele lat na drugim brzegu jeziora w miejscowości Rybitwy mieszkał pan Julian Bozgosławski, który swego czasu nawet u nas na Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu też prowadził zajęcia. I on właśnie takie rzeźby robił tutaj, te blaszane, metalowe. Po dotarciu na Ostrów Lednicki jesteśmy przy pierwszym eksponacie, którym jest makieta przedstawiająca stan Ostrowa Lednickiego, no jak mniemam z tego, co tutaj widzę, w X wieku, w końcówce. Tak, w druga połowa, koniec X wieku. Palatium, tak, kaplica i kościół. Palatium, kaplica, kościół, wszystko się zgadza. I mosty. Właśnie. I wały. Tu są te mosty, czyli te... To jest południe, czyli tym mostem jakbyśmy my przechodzili dzisiaj. Nie, tamtym. To jest wschodni. Jak rozumiem, tu jest to nie zachód. Jest, bo ten był dłuższy. To nie jest jakby nie jest pokazane do lądu, tylko no, rozumiem, kształt dobra. Wyspy wymusił taką długość mostów. Tu mamy wcięcie, dlatego tamten jest dłuższy. I to było to podgrodzie. Tu tak. sobie mieszkali służebni, czy też urzędnicy, rycerze. Na pewno nie tacy najgorsi. To jednak było przy jednej z tych głównych, tak jak pan mówił, przy jednej z głównych siedzib władcy.
Gnieźnie czy w Poznaniu mamy Gród i Podgrodzie, i drugie Podgrodzie, trzecie Podgrodzie. Tak jednak na Ostrowie Lednickim wielkość wyspy uniemożliwiała tak rozrastanie. Wymusiła pewien porządek urbanistyczny. Wymusiła, zdecydowanie, ale to, że do lądów dochodziły nam i z jednej, i z drugiej strony mosty to znaczy, z wyspy. To był szlak. Tam był szlak, ale tam były też osady. Jakby przy lądowej części mostu była osada i na zachodnim, i na wschodnim, i na zachodnim brzegu jeziora. Czyli dzięki temu rozwijał się handel. Mógł, tak. Kowale mieszkali prawdopodobnie, pracowali ludzie, bednarze. Tak, właśnie jacyś rzemieślnicy, którzy pracowali na rzecz karczmarze. Tylko wtedy to piwo pewnie tylko produkowano, bo jeszcze nie znano albo miód, bo okowity jeszcze nie znano. A wino też dopiero się nam przecież pojawia. Z Węgier i to tylko bogacze mogli sobie na nie pozwolić. A teraz, jeśli pozwolicie, przejdziemy na miejsce przy Czułkach, gdzie stał ów realny, prawdziwy, pierwszy, dziesiątowieczny. Most z dziesiątego wieku. Most na jeziorze Lednickim. Chodźcie. Nie przez pokrzywy. Jak wspomnieliśmy, ten most oryginalny z X wieku był kilkanaście metrów od dzisiejszej przeprawy. Tak naprawdę to jakieś kilka metrów na południe, bo to jest wschodni brzeg wyspy. I tutaj do dzisiaj znajdują się relikty tego mostu, czyli pale ze śladami spalenia, prawda? Niektóre tak, ze śladami spalenia. Most sobie funkcjonował przez ponad kilkadziesiąt lat. Kilkadziesiąt. Mhm. Bo badania przeprowadzone metodą dendrochronologii wykazały, że drzewa na most ścięto w roku 1963-64. Czyli ogromnym wysiłkiem inżynierów budownictwa ówczesnego zbudowano tak, palisadę, czyli musieli ogromnymi młotami jakoś te... A czy młotami, to my do końca nie wiemy, czymś musieli wbić. Pamiętajmy, jezioro Lednica to jest jezioro polodowcowe, rynnowe, czyli długie, wąskie i dosyć głębokie. Ile metrów ma najgłębsze miejsce? Akurat tu nie, z drugiej strony jest głębiej, ale powiedzmy jakieś 11-12 metrów. Czyli do budowy, na pale użyto dębów bezszypułkowych. Które to nie są, bo nam się dęby kojarzą jako te rozłożyste, potężne. To są przeważnie dęby szypułkowe. Bezszypułkowe tak rosną tak bardziej strzeliście. A mniej się rozrastają w obwód. Tak. I one były tutaj używane właśnie do tworzenia z nich pali. To jest... tak do końca. Czy one były wbijane? Nie wiem, czym by można wbijać drzewo, które ma, nawet jeżeli metrów. Je opuścimy w dół, które ma właśnie 15-16 metrów wysokości. A jak je umieszczono w ziemi? Czy zbudowano taki keson jak dzisiaj, że osuszono to miejsce? Mogło to być robione zimą, czyli z lodu. Albo z jakichś łodzi, tratw, też nie do końca to możemy określić. To jest tajemnica, której dzisiaj nie jesteśmy w stanie rozwikłać. Na pewno nie. Wiemy tylko, że stał. Tak. I jaką miał konstrukcję też dzięki badaniom prowadzonym przez archeologów podwodnych. Tu na planszy mamy pokazane część przedmiotów, która została odkryta podczas badań mostu wschodniego i przyczółka. Są to na przykład takie długie kije, długie laski, które są interpretowane jako kije pasterskie. Na niektórych są różne nacięcia, czy zdobienia, czy może sposób liczenia czegoś. Różne czerpaki. Właśnie to, że mamy teren wilgotny czy mokry, pozwala na to, że drewno się bardzo dobrze zachowuje. Czyli i wiaderka, sklepek. I takie pałki ciesielskie, czy drewniane talerze, ale też bardzo ciekawe, bo kolega w tym błocie, naprawdę w błocie znalazł taki dosyć długi, ale cieniutki, niewielki przedmiot, złotą nitkę. Pewnie z jakiegoś wyszukanego stroju. Tak, ale jak widać tu na tym powiększeniu, ona jest zwinięta, to dlatego, że nitka normalna była owinięta tą taką złotą blaszką i jakby tym dopiero zdobiono. Czyli powiększało jakby wielkość tej złotej nici.
Czyli na pewno nie było to fragmentem konstrukcji mostu. Nie, nie, tylko no może zgubione książę, gdzieś tam. Książę mógł patrzeć się na przykład na postępy zahaczyć prac. Zahaczyć o coś, tak, tak. Czyli to były te narzędzia. Tak. Wszystko z drewna. To akurat pałki są czy drewniane. Czy używano gwoździ, czy budowano metodą bez... Bezgwoździowo. Bezgwoździowo. Mhm. Czyli tu widzimy rekonstrukcję archeologiczną, jak ta konstrukcja wyglądała. Zastanawiam się, jak można było takie deski ukształtować, nie mając tartaka, ani piły mechanicznej. No to są dranice, czyli klinami można było rozbijać. Czyli tak, jeden pal pionowy, kilka pod kątem, którego jeszcze jakby stabilizowały, na to takie jarzmo z otworem, o, takim otworem jak tu widać. To jest oryginał już, zdjęcie oryginału. Zdjęcie rekonstrukcji, tak, z wystawy. Ale to jest ten prawdziwy most. Oryginalne fragmenty, tak, z konstrukcji i to łączyło jakby pale z jednej strony z drugą, tak, czyli w poprzek. I jak widać tutaj na to, i każdy taka wiązka pali była tak łączona, na to kładziono jakby poprzeczne i na to dopiero to mięznie mostu. Czyli to, co jakby tutaj, po czym się chodziło. O. I wszystko byłoby fajnie, gdyby nie nasi południowi przyjaciele, którzy w 1038 przeprowadzili niszczycielski najazd na ziemię młodego państwa polskiego. I spalili wszystko, co tu istniało. To też głównie tak, most. Też tak na 100% to trudno jest powiedzieć, bo pamiętajmy, że krótko wcześniej mamy do czynienia z tą reakcją pogańską czy rewolucją ludową, czy jak to tam, wystąpieniami ludowymi, bo to jest różnie nazywane, tak? To są za krótkie okresy, 2-3 lata odstępu, żeby określić dokładniej. Jedyne co wiadomo, no to to, że zarówno przy jednym, jak i przy drugim moście, przy tych przyczółkach, czyli początkach mostu na wyspie na przykład, co kilkanaście lat była potężna warstwa wiórów, czyli mniej więcej co 12-15 lat były potrzebne duże remonty jakieś, czy naprawy, może naprawdę lepsze słowo. Pocieśle pracowali. Tak. Że prawdopodobnie tu dostarczano materiał, czyli jakieś pnie, jakieś większe elementy i wiedząc już, co trzeba wymienić, prawdopodobnie tutaj to było obrabiane, dlatego te warstwy mają po 20 i więcej centymetrów. Ale to nie musiało być skutkiem najazdów, tylko zwykłego zużycia. Zwykłego zużycia. I tak mamy już od przez całą historię, czy przez całe istnienie tych mostów. To, w każdym razie wiemy, że prawie 1000 lat temu ktoś mosty spalił. Tak. I jakby ostatnia warstwa wiórów jest gdzieś na początek lat 30. datowana. Potem już nie ma ich remontów, bo już pewnie nie było czego remontować. Wszystko fajnie, że mamy tą metodę badania drzew, że wiemy dendrochronologia, dokładnie kiedy C14, kiedyś tak, cięto dane drzewa, minus powiedzmy 100-150 lat od ich zasadzenia, czyli te drzewa musiały wzrosnąć w IX wieku. Tak. Albo nawet w VIII, jeśli albo nawet. Widzicie? To jest nieprawdopodobne. Szkoda, że nie możemy zobaczyć oryginalnych fragmentów, bo one są niestety na razie w magazynach muzealnych. Tak, ale zapraszamy. Ale później jeszcze wrócimy, będą. Jak już się jak to mówił klasyk, jak to wszystko okrzepie w muzeum i będzie stała wystawa. Tak. Chodźmy teraz do chatki, które zamieszkiwali poddani Mieszka. Oczywiście rekonstrukcji, ale w skali 1:1 i według wiedzy archeologicznej tak wyglądało to wszystko w X wieku. To tu ja mamy muszę... kolejną tablicę ze zdjęciami z badań archeologicznych dokonanych przez płetwonurków. Najbardziej fascynują mnie tutaj ta palisada oznaczona numerami i odszukiwanie fragmentów broni. Tak. Która została zgubiona w czasie prawdopodobnie walk. To jest właśnie tak fajnie pokazane, że mamy użycie takiego urządzenia, odkurzacza. Które, tak, można powiedzieć, że odkurzacza, czyli ejektora. Odsłaniany jest grot, no i tutaj już jest w ręku odkrywcy. A to jest fragment mostu, to jarzmo, które utrzymywało w środku tutaj w tym fragmencie pilną belkę, która grawitacyjnie się trzymała. Naprawdę wybitni inżynierowie, którzy bez użycia gwoździ i ciężkich maszyn potrafili zbudować taki most, musieli gdzieś się tego nauczyć.
Znaczy, no, drewno było jakby naturalnym materiałem tutaj dla mieszkańców tych terenów. Ale to trzeba mieć wiedzę inżynieryjną. No, doświadczenie pewnie z biegiem lat to pomogło, a tutaj już w momencie, kiedy to budowano, no to już się znali na tej robocie. Czyli to dobrze. Państwo istniało dosyć... Państwo, ludzie. Tak, tylko zmieniła się jakby sceneria polityczna. Może i ten chrzest tak być, jako tak. element polityczny. Chodziło moim zdaniem o to, żeby nikt w Europie Zachodniej, bo tylko taka wtedy istniała wśród cywilizowanych krajów, nie myślał, że ziemię dzikusów, Polan można swobodnie podbijać z błogosławieństwem papieża. Że chrześcijaństwo jakby wytrąci każdemu jest taka, tak, jest taka możliwość, też to, że właśnie pomoc Czechów w wtedy toczonych jakichś tam sporach, walkach czy potyczkach na zachodniej granicy czy przy zachodnich granicach państwa też miała znaczenie. A tutaj widzimy właśnie rekonstrukcję świetną. Wygląda jakby miały po 1100 lat. Oprócz tablicy, ona nie wygląda na 1000 lat. Proszę nie zwracać uwagi. Tak, pod grodzie, które widzieliśmy przed chwilą na tablicy, na tym na makiecie, najprawdopodobniej mogło wyglądać. Budynki mieszkalne, tutaj pewnie jakaś... Też jest mieszkalny, to jest obór. Dla niższych ludzi. Myślałem, że to jest obórka. Nie, to myśmy sobie wymyślili, że to jest dom rybaka. Aha. I mamy tam właśnie, dlatego jest tu łódź dłubanka, sieć przy tym. Przypominam, że ludzie byli wtedy o około 30 cm niżsi niż dzisiaj, więc... Ale w środku jak najbardziej jest miejsce nawet na obecnych, żeby mogli tu stać. Z tym, że nie było komina, więc palenisko, tak zwana kurna chata. Albo otwory w dachu, tak, tak. Troszeczkę zadymione było. Tutaj strzecha ze słomy, jak pisał klasyk, nie nad ubogą Litwina chatką, a nad ubogą Polanina chatką. Nie przepuszczało już deszczu ani śniegu, prawda? Nawet jeszcze nie przepuszcza, mimo że jak widać ma już parę lat. A kiedy zbudowano właśnie tą rekonstrukcję? Z 20 lat temu? Ponad. Gdzieś właśnie około 2000 roku chyba to było. A, i najważniejsze. Tu mamy rekonstrukcję, żywą rekonstrukcję rolnictwa. Chodźcie bliżej z kamerą. To jest genialne muzeum, to wszystko żyje. Nie mogliśmy tylko odtworzyć prawdziwych ludzi z X wieku, ale wszystko... To żyjemy, zobaczymy. Ale wszystko tylko inne tak da się mogę odtworzyć. Powiedzieć. To jest żyto. I to tutaj uprawiano. Dlatego jest informacja na tabliczce. Aha, ale ja jak wiecie, wiem to, bo to na butelce wódki. No, żartuję. Pszenica po prostu inaczej wygląda. Tu pani mówiła, że len jeszcze rośnie. Tam jest len. Tam rośnie len. Tam jest drugi ogródek, ale już nie będziemy do niego podchodzić teraz. Rośnie tam rzepa, bób. Prawdziwe, takie strąki bobu. Można spokojnie się najeść. Ale to tylko w miesiącach letnich. Prawda? Bo to tak czerwiec, lipiec, sierpień tak. I we wrześniu już te złote czasy konsumpcji rolniczej się kończą. No a ludzie musieli coś jeść, pewnie kisili ogórki, mięso solili. Ogórki nam się nie do końca mogły być już w czasach, kiedy Mieszko się chrzcił, bo one się... One zostały sprowadzone. To jest średniowiecze, to jest naprawdę średniowiecze, ale już świadczy o takim jakimś wyższym poziomie ogrodnictwa. To co mogli ludzie jeść w surowych, zimowych miesiącach, gdy o 15 robiło się ciemno? Na pewno nie poznańskie pyry. Bo one są z Ameryki. One są z Ameryki. Tak samo tak. Kukurydza. Tak, i nie dużo mieli ryżu, pomidorów. Innych rzeczy, tak. No, zboża, to na pewno. Podpłomyki piekli pewnie. Mogły być podpłomyki. Oprócz zbóż właśnie trochę roślin strączkowych, czyli groch, bób, bobik. Fasole. Nie! Fasola z Ameryki? Fasola z Ameryki. To przepraszam, ale tego nie wytnę, niech moja głupota świeci. Fasola jest z Ameryki. Co jeszcze? Rzepa. Tam jest rzepa. Tak, mamy też, no to są kapustne, ale w życiu by nikt, kto dzisiaj kupuje główkę kapusty, nie pomyślał, że to taka ówczesna kapusta, bo one troszkę jednak w innej formie były niż te dzisiejsze, które my znamy. No co, były orzechy laskowe, mamy pestki po śliwkach, po wiśniach, czereśniach,
Z wykopalisk. Więc to na pewno... Jabłka, grusze. Tak, jabłka, grusze. Ale jak zabezpieczano na przykład na zimę? Bo można było pewnie suszyć. Bierzemy w słoik i robimy kompot pasteryzowany. Suszyć na przykład niektóre rzeczy. Ale to, że z jedzeniem właśnie na tym przednówku, tak, czyli było krucho. Było krucho, to świadczą o tym badania przeprowadzane na szkieletach odkrywanych tutaj na jednym, czyli na wyspowym albo na lądowym cmentarzysku. I one noszą ślady niedożywienia? Tak. Przynajmniej tych niższych warstw. No większość. Większość z tych. Czyli z nawet tych książę i jego dwór mógł mieć kłopoty. Nie mamy tu raczej księcia pochowanego, bo cmentarz też, pamiętajmy, obydwa działały. Tamten zaczął funkcjonować na lądzie pod koniec wieku X. Od kilku grobów komorowych, a potem jest już rozwój, no jednak w tych czasach późniejszych, już po tych walkach, najazdach, czyli po latach 30. XI wieku. I tu też większość cmentarzyska się później rozwijała. No tak, bo książę leży w katedrze. Na planszy znowu mamy zdjęcie z wykopalisk prowadzonych przy przyczółku Mostu Zachodniego w latach 60. Widać właśnie te pale mostowe wystające. No i kolejne zdjęcia tak z badań podwodnych i to, co wtedy się tutaj archeologom podwodnym udało wydobyć. Miecze w świetnym stanie zachowane. Miecze, groty włóczni, miecze również z elementami drewnianymi i skórzanymi. Nie tylko samo dzięki temu środowisku specjalnemu. Dzięki wodzie i jak widać nawet pod wodą całe topory. Całe z, tak, to jest z rękojeścią. Tak, z rękojeściami. I teraz zobaczymy na żywo relikty mostu z X wieku. I tutaj dosyć dobrze widać jeden rząd. A rzeczywiście. I z tej strony drugi rząd pali. Także tu nie musimy wymyślać, jaka była szerokość, bo jest to dosyć dobrze widoczne. A to specjalnie jest zbudowany ten pomost, żeby można było swobodnie sobie popatrzeć i pokontemplować. Tak jest. Chociaż jeszcze w zeszłym roku woda sięgała nam do połowy tamtego podestu. To było wszystko poza wodą. Teraz jest lepiej dla tych zabytkowych elementów. Wystawały. Ale jeżeli spojrzymy z drugiej strony, już jakby w głąb jeziora, tam też są pale widoczne, ale przez to, że jest wyżej wody, więcej wody, to mniej je widzimy, ale są. Możemy to też jest tam ten ponad 400-metrowy fragment. Tak, no mniej więcej dochodził tam naprzeciwko, gdzie mamy ten pomościk. I obok plaża. Tak, plaża lekko przesunięta, tak. I też w trakcie prowadzonych tam badań natrafiono na pozostałości, na fragmenty, przedmioty, które wiążemy z działającą gdzieś w tamtym terenie pracownią złotniczą. Bo to są tygle, nawet na paru są fragmenty, które zostały przebadane i tak jest to złoto. Złoto, srebro. I niektóre tygle są specjalne, tygle takie złotnicze, a niektóre po prostu rozbite naczynie, które wtórnie użyto, fragment takiego, skorupę takiego naczynia wtórnie użyto do roztopienia złota czy srebra. Tu widzimy monety. A to już współczesne. Są to monety wybite przez Narodowy Bank Polski i turyści wrzucają tu, żeby wrócić. Tak. I tutaj już na zewnątrz patrząc z pomostu, tam gdzie most miał swój kierunek, czyli na zachodni brzeg, ale nie Jordanu, tylko jeziora, widzimy dalsze fragmenty tego mostu, który miał ile? 5 metrów szerokości? Około 5 metrów szerokości. Dwóch jeźdźców mogło swobodnie obok siebie. Dwóch jeźdźców, pieszych, wozy nawet mogły się swobodnie mijać. No tak, towary musiały jakoś docierać. Tak. I jak spojrzycie troszeczkę głębiej, jakiś metr od tych tutaj ostatnich widocznych fragmentów mostu, tam jest taki podłużny kształt, który ja widzę, nie wiem czy w kamerze będzie widać, czy się refleks światła tam nie pobrudzi tego. Widać fragment łodzi dłubanki z X wieku pewnie. Ona no jak zalega, nie była z niej brana próbka, więc nie możemy powiedzieć, ale jak ją datowano. Ale pozostałe, które wydobyto, dwie.
Trzy są wydobyte, dwie są jakby w naszych magazynach, a trzecia też z naszych zbiorów jest oddana w depozyt do Muzeum Historii Polski. I one są z którego wieku? Jedna jest datowana na X wiek, a dwie są młodsze. Krótko mówiąc, wzięto ogromny pień, przecięto go na pół i wydłubano po prostu. Wydłubano, może też częściowo wypalono, żeby było łatwiej ciosłami pracować. Tak jak dzisiaj rybacy robią na przykład na Wyspach Pacyfiku. Tak, to jest stara, dobra metoda. Tak, tak. No i widzimy tutaj piękne rybki z czerwonymi ogonkami i płetwami. To prawdopodobnie są płocie. Tak, ale czasem okonek też się zdarza. Czyli woda jest bardzo, bardzo czysta, że taka obfitość ryb. Węgorze też są, sumy są, nawet na jednym zdjęciu był pokazany specjalnie. Pokazaliśmy, że sumy tutaj w jeziorze też pływają. Kryją się między zatopionymi palami. Tak, tak, bo jest właśnie przy palach sfotografowany. I jeszcze, to już nie wiem, czy Państwo wykorzystacie, mamy kolejną wyspę Ledniczkę. I tam też był most. Był. Był albo były. Ponieważ przez długie lata szukano mostu, bo wiemy, że tam był Gródek Stożkowaty, czyli taka siedziba rodu rycerskiego z XIII-XIV wieku. Ona jest w najwęższym miejscu, jakieś 100 metrów od lądu i nie odkrywano jakby pozostałości tego mostu. Przeprowadzano nieinwazyjne badania dna jeziora. No i się okazało, że natrafiono na jakieś pozostałości. I w kolejnych latach były już badania prowadzone przez archeologów podwodnych, którzy tam nurkowali. Wyjęli parę elementów na próbki, poszło to do datowania. No i się okazało, że mamy datowanie zgodne z tą funkcjonowaniem tego Gródka Stożkowatego, czyli późniejsze średniowiecze. Ale też są elementy datowane na pierwszą połowę X wieku, czyli starsze niż tutaj odkrywane. Czyli zbudowano jakby na albo ominięto, albo na starych fundamentach. Coś się tam działo. Tak, trudno nam do końca powiedzieć. Tak, archeologia daje nam wiele odpowiedzi, ale jednocześnie stawia nowe pytania. Tak. Im więcej wiemy, tym mniej wiemy tak naprawdę. Tym więcej jeszcze chcemy wiedzieć. No tak, jak już wiemy na przykład, że był most, to nie wiemy, jak go zbudowano. Tak, znaczy no, może nie fizycznie, czy te mosty, nie mosty, tak, ale znaczy młoty, no tego nie wiemy akurat. Znamy jego konstrukcję. Jakie siły użyto, żeby wbić? Tak, umieścić, nie jest dąb, powiedzmy, ale może nie wbić, ale umieścić na odpowiednią głębokość w dnie jeziora te wysokie pnie drzew. Ręcznie. Bo nie było żadnej innej siły. I zostawiamy Was z tymi pytaniami, a teraz już idziemy na wały. Stojąc przy pierwotnym, dziesięciowiecznym, z X wieku datującym się wale obronnym, warto zobaczyć zdjęcia z badań archeologicznych, które pokazują, jak wyglądała konstrukcja takiego wału, żeby on był mocny, nie obsuwał się. Podobnie jak w Poznaniu, jest to taka konstrukcja drewnianoziemna z drewnianym szkieletem wypełnionym kamieniami, czy też samą ziemią. Znaczy to jest konstrukcja przekładkowa, tak? Czyli mamy, jak widać, jeden poziom welek jest tak kładziony, a drugi w poprzek. Widać, bo tutaj są takie długie, czy tu. A tu albo nam wystają tylko końcówki, albo wręcz tutaj na tym poziomie je widzimy, że jeden poziom tak, drugi tak. Ale to zdjęcie było zrobione tutaj dokładnie. Nie, ono było zrobione w tym miejscu, bo tu były najpotężniejsze na wysokości kaplicy. Znaczy, w sensie w tym wale dosłownie. Tak, tak, na Ostrowie Ledniczkim w tym wale, tak, bo my jesteśmy teraz w tym miejscu mniej więcej. A no tak, badania były, to zdjęcie jest z badań prowadzonych tutaj przy kaplicy. Palatium. Tak, tak. Ale to jak rozumiem, cały wał był tą samą konstrukcją zbudowany. Jakbyśmy się teraz tutaj dokopali, to byśmy tą samą konstrukcją znaleźli. Niekoniecznie, bo jak widać na tym rysunku, a to jest z badań, które były tu mniej więcej prowadzone,
Niestety w tych miejscu drewno się zachowało znacznie gorzej, bo jeżeli Państwo widzicie takie brązowe smuszki, to to są pozostałości po takich belkach, które tworzyły tą konstrukcję. Niestety tu drewno uległo rozkładowi, a te fragmenty to są spalone? Po prostu spalone drewno. Tak, czyli był pożar wału i... Palisady prawdopodobnie też. Palisady jakichś elementów, tak, i dlatego tak nam się to zachowało. A teraz chodźmy na górę. Zobaczymy, jaki widok miał książę. Teraz kiepski, bo drzewa nam zasłaniają. Rozumiem, logiczne. Nie mogło być żadnych drzew. I teraz o tym powiemy. Jesteśmy na szczycie wału obronnego Ostrowa Lednickiego. W takim specjalnym miejscu przygotowanym. Punkcie widokowym, żeby zobaczyć, jaki widok mógł mieć Mieszko i Bolesław, gdy wychodził na wał rozprostować rano kości. No właśnie. Jak już ustaliliśmy, jak pani Danusia powiedziała, drzew tu nie mogło być. Dlaczego? No zresztą widać, tak? Jeżeli popatrzymy sobie, wypatrujemy ewentualnego zagrożenia, no to je dojrzymy dopiero, jak nam ten ewentualny wróg w zasadzie pod wał podejdzie. Albo już będzie na moście. Albo będzie na moście. Natomiast jeżeli spojrzymy nad dachem, tam, gdzie no, drzewa są, ale jakieś pojedyncze, to w zasadzie widzimy, wiadomo, nie pojedynczą osobę, nie każdego człowieczka, ale jeżeli jakaś większa grupa by nam się tu poruszała, to byśmy byli w stanie to zauważyć no, na iluś kilometrach. Rozumiem, tu pewnie były też drewniane wieżyczki, umocnienia, żeby ten strażnik pełniący wartę mógł z większej odległości zauważyć wroga też, potencjalnego, który się zbliża do mostu. Poza tym te wały były oryginalnie wyższe. Tak jak tam pokazywaliśmy na rysunku, jeżeli z belki no, o grubości kilkunastu centymetrów mamy teraz smuszkę, która nawet centymetra grubości nie ma, to powinniśmy jakieś 2 metry przynajmniej tutaj jeszcze dodać, żeby mieć tą oryginalną wysokość. Jasne, no ale... Cud, że i tak 1000 lat to istnieje ponad, no bo to są, to zaczęto budować ten wał chyba w pierwszej połowie X wieku. Akurat ten gdzieś za czasów mieszkowych. Aha, czyli jeszcze przed chrztem. No, gdzieś tam tak, w tych latach 60. I on był później wielokrotnie jakby przebudowywany, modernizowany. Tak, tak. Aż w końcu go porzucono, jak już skończyło się tutaj osadnictwo i ośrodek tak. Władzy się... Ale to właśnie dzięki temu takie miejsca jak Ostrów Lednicki mogą pokazywać, no oczywiście, że w zmienionym stanie, ale zbliżonym do tego, co było około 1000 lat temu. Bo takie, gdyby było inaczej. Właśnie, to by było jak w Poznaniu, jak w Gnieźnie. Jak w Krakowie. Że pierwotnych X wieku reliktów, to mamy jeden, dwa. I głęboko ich trzeba jeszcze szukać. Tak. A tutaj mamy po prostu jeden do jednego, no wiadomo, że czas robi czas, swoje, ludzie, entropia, tak. Ale wał jest, gdybym się przeniósł teraz do 1025 roku, czyli 999 lat, to stałbym dokładnie w tym samym miejscu, czyli na wale, tylko jeszcze tutaj byłoby pewnie drewniana konstrukcja. I wyżej. Tak. I od razu bym nie ścieli, jak to śpiewa. Też pamiętajmy, że jak ja mówiłam o ludziach, to nie mamy na myśli tylko i wyłącznie no, ludzi z XIX, XX czy XXI wieku, którzy coś tutaj kombinują, bo też w trakcie badań prowadzonych w tamtej części wału natrafiliśmy jakby na umiejscowioną już w tym wale taką niewielkie pomieszczenie, które pełniło rolę chlewika. Skąd to wiemy? No dlatego, że były 2 szkielety prosiąt. Jakiś pożar, coś spowodowało, one tam zginęły. Tak, i więc już w pewnym momencie albo wał wykorzystywano jako ścianę chlewika, lub wręcz wkopywano się w niego, tworząc taki chlewik, wykorzystując go jako ściany wszędzie tego chlewika. Tak robiono, że ze zrujnowanych zamków tak. Lokalna ludność brała kamienie, cegły, drewno, a tutaj żeby się nie brało, budowlany. Ale przy, no. Więc tak to działało. Więc mamy też dowód na to, że już wtedy w średniowieczu też sobie psuli, tylko już w momencie, kiedy nie była to rezydencja książęca. Nigdy nie groziła za to kara.
Zapewne. Czyli po prostu było opuszczone i nikt już się tym nie interesował. Tak, albo tylko czasami, znaczy opuszczony nie do końca, ponieważ funkcjonował przez władzę, tak. No może jeszcze ten kasztelan gdzieś tutaj pomieszkiwał. Ale książę już dawno był w Krakowie. Książę zdecydowanie. A teraz przejdźmy do dwóch najważniejszych miejsc. Zaczniemy od kościoła. Zaczniemy. Dwa główne elementy, w sumie trzy, istniały za czasów pierwszych piastów. Tam, gdzie za chwilę przejdziemy, był palatium, czyli pałac z kaplicą i to miejsce, w którym teraz stoimy, czyli kościół grodowy. Tak. Od razu zaznaczę, że my tu stoimy służbowo, a turyści nie wolno wchodzić. Także my tutaj robimy to dla dobra nauki. Ten kościół, jak rozumiem, został odkryty przez archeologów, tak. Bo te rekonstrukcje to są 20 czy 21-wieczne. Znaczy pozostałości czy ruiny pałacu, kaplicy były znane w zasadzie przez cały czas. Ale pozostałości tego kościoła, na nie natrafił już w 1944 niemiecki archeolog, tutaj w czasie wojny prowadzący takie przekopy przez gród Madzanec i natrafił też na ten większy, na fragment tego większego grobowca. To są dwa grobowce. Z obudową kamienną, tak. I on natrafił na fragment tego większego, a że wiadomo już było wcześniej, że jest cmentarz, ale cmentarz bez takich kamiennych obudów, no to dlaczego się różni? No bo tam Słowianie, a tu jest grobowiec wikinga. Taka była wtedy interpretacja, ale... Germanin. No ba. Ale tak naprawdę pozostałości tego kościoła zostały odkryte na początku lat 60. XX wieku. W trakcie badań, no to wszystko były te badania związane z tysiącleciem państwa polskiego, z milenium chrztu. Czy jak rozumiem, odkryto fundamenty po prostu. Fundamenty albo nawet ślady po fundamentach, ponieważ ten mur, który tutaj nas otacza, on jest w zasadzie dołożony. To, co jest oryginalne, jest właśnie to, co już pan zauważył, oddzielone tą blachą ołowianą, ponieważ właśnie w tamtych latach w taki sposób oddzielano oryginalne elementy od tych dołożonych później. Czyli elementy oryginalne są dobrze widoczne tutaj. Jeszcze ja myślałem, tak. Że w ogóle ich nie ma. Czyli te kamienie, te otoczaki, bo to są otoczaki jako materiał budowlany z okolicznych jezior i rzek. Znaczy nie tylko, bo co prawda to jest nad blachą, ale proszę spojrzeć na tamtą ścianę naprzeciwko, jest to pod blachą. Jest to ruda darniowa, czyli ruda żelaza, z której w ten czas można było też ją wytapiać sobie i pozyskiwać żelazo generalnie. Krótko mówiąc, wszystko co nosiło znamiona kamieni, Mogło być użyte, albo łupki. Przy czym ta część powstała później, już gdzieś tam po połowie wieku XI. Bo to jest, musimy się jakoś zorientować, tu jest nawa główna, tak. A to jest prezbiterium prawdopodobnie. Tak, tak, część a to są ołtarzowa. Boczne kaplice. Coś takiego. Czyli to było prezbiterium prostokątne, bez żadnej apsydy. Tak. Prosta nawa, proste prezbiterium i tutaj dobudowano od północy. Już po czasach książęcych. Czyli kościół jest orientowany? Tak. Ołtarz na wschód. Zdecydowanie tak, tak samo kaplica. Zrobiłem 1000 filmów o tym. To już się orientuje trochę. I widać. Czyli to jest XI-XII wiek. Ale tutaj nie mamy tych oryginalnych fragmentów zachowanych żadnych, tym pierwszym. Jak się kopie, tak. No znaczy to pod ziemią. Są pod ziemią, tak. I są zabezpieczone? Są zabezpieczone. Powsze czasy. Teraz też są prowadzone na razie prace teoretyczne, znaczy już parę tygodni spędzili tutaj konserwatorzy w tym roku, a też prace przygotowawcze do większej konserwacji tego obiektu. Czyli będą wydobywać. I w tym też tych grobowców. Właśnie, a grobowce i innego są przesłonięcia. Czy były tam szkielety? Czy zostały splądrowane wcześniej? W 1944, kiedy Madzanec tutaj kopał, napisał, że był tu szkielet dorosłego człowieka. Niemcy zabrali. Bez określenia kobiety czy mężczyzny. Pewnie nie umieli jeszcze. Nie, jakby zostawił to, bo natrafił tylko na fragment, on nie kopał dalej. To był tylko taki dosyć wąski przekop przez gród. I
w tych latach 60., kiedy tu powrócono, no były tylko pojedyncze, kilka fragmentów, kilka kości z tego szkieletu i już się nie dało określić, kto tu był pochowany, kobieta czy mężczyzna, no dorosła osoba. W tamtym mniejszym on był pusty, nie było kości. I mogą być najróżniejsze tutaj warianty przyjęte. Mogło być małe dziecko, którego kości jakoś się tam rozłożyły. Mogło być dziecko, którego szkielet został w jakimś momencie z jakichś powodów, no, o których my nie wiemy, wyjęty. Dzień dobry. Albo, bo niektórzy też twierdzą, że jest taka możliwość, że mógł być to grób symboliczny. Kogoś, kto zmarł gdzieś dalej i jego szczątków tutaj nie przywieziono. Także możemy sobie tworzyć wersje różne. Wejście do kościoła było z której strony? Też nie wiemy. Nie wiemy. Bo tylko fundamenty mamy. I ślady po fundamentach. Jaka była różnica, kto korzystał z kaplicy zamkowej? No wiadomo, że książę, a kto korzystał z kościoła, który istniał symultanicznie pewnie? No, jeżeli mamy kaplicę przy pałacu, tak, to najprawdopodobniej z niej korzystał książę, jeżeli tutaj przebywał, dwór właśnie. A tutaj reszta. A tu najpewniej reszta. Każdy miał obowiązek. No, w tamtych czasach tak, państwo było własnością księcia, więc jeżeli książę przyjął chrzest, to teoretycznie państwo wraz z nim. A jak to z ludźmi było, wiemy, jak to bywa dzisiaj. Są historie opowiadające o tym, jakie kary stosował Bolesław Chrobry tym, wybijanie co nie zębów. Chodzili do kościoła i nie przestrzegali postu albo też innych przykazań. Najlżejszą karą było wybijanie zębów żelazną pięścią. Ale to sobie doczytacie. My tutaj nie jesteśmy o tym, żeby robić clickbaitowe opowieści o masakrach. Jak rozumiem, to jest współczesna archeologiczna interpretacja wykopalisk, które tutaj mamy. Archeologiczna przez historyków sztuki z Uniwersytetu Jagiellońskiego zaproponowana, ponieważ pod koniec lat 80. prowadził tutaj badania zespół pod kierunkiem pani profesor Żurowskiej. Klementyny Żurowskiej i właśnie to jest ich propozycja, jak ten kościół mógł wyglądać już w momencie, kiedy funkcjonowały te boczne pomieszczenia. Proste nawa, proste prezbiterium, tak. Czyli już się prościej nie da budować. No, to ciężko wymyśleć. A tutaj mamy bardzo ciekawy fragment, bo jest szkielet odnaleziony w okolicach kościoła, to kilka metrów pewnie. Tak. I tu jest napisane, że to jest szkielet gigantki w cudzysłowie, ułożony w porządku anatomicznym, czyli antropolodzy doszli do tego, że to musi być kobieta, tak. Bo można to odtworzyć na podstawie pewnie kości miednicy. Tak. Na podstawie starcia zębów można odtworzyć, jaki miała wiek zgonu, ale kto to był, wiemy? No, jakaś kobieta, która chorowała na gigantyzm. Dlatego gigantka od tej choroby, na którą cierpiała. To się nazywa akromegalia. Nie. Gigantyzm jest od urodzenia. I osoby, które chorują na gigantyzm, czy to kobiety, czy mężczyźni, są bezpłodni. A akromegalia nam się zaczyna w okresie dojrzewania i te osoby mogą mieć potomstwo. Czy z ciekawości, ile miała wzrostu? Około 2 m15. Wow. Że też ja nigdy nie słyszałem o tym znalezisku. Przy średniej tutaj z tego cmentarza dla kobiet 1,53 m, dla mężczyzn 1,65 m, czyli mniejsi ode mnie, panowie. Uznawali ją pewnie za dziwolonga. To znaczy najprawdopodobniej bardzo ciężko pracowała. Była praworęczna i ciężko pracowała, ponieważ no tutaj akurat ten mostek gdzieś nam zleciał, ale była wystawa poświęcona jej szczątkom, ale taka naukowa z określeniem, na co mogła chorować, na podstawie kości oczywiście. To właśnie tu zakończenie mostka, gdzie nam obojczyk przychodzi, po prawej stronie to zagłębienie było o wiele większe niż po lewej. Czyli praworęczna i ciężko tą prawą ręką pracująca. To tak jak dzisiejsi oszczepnicy, którzy prawą rękę mają znacznie mocniejszą. Szkoda, że nie mamy dostępu do tego szkieletu, bo on jest, jak rozumiem, gdzieś głęboko... Jest w magazynie. Szkoda. Tak.
Co jeszcze, to wbrew temu, co niektórzy, o, taka wysoka, to dzisiaj grałaby w koszykówkę. Nie, nie, nie. To naprawdę ta choroba powodowała nie tylko to, że ona była taka wysoka, ale jeżeli się Państwo dobrze przyjrzycie, to widać, że kręgi w kręgosłupie ma w paru miejscach pozrastane, po 2-3 kręgi zrośnięte, bo jej kości i w tam stronę rosły. Więc no, każde zgięcie mogło u niej powodować naprawdę duży ból. Przypomina mi to trochę historię naszej królowej Elżbiety Rakuszanki, która cierpiała z kolei na gruźlicę kości, tak, i również tak, była zdeformowana, ale na szczęście ona żyła ponad 70 lat. Tak, no jej się nie udało. Idziemy do Mieszka. W końcu.